Biała plansza, po środku czerwony pasek, na środku napis na białym tle w czerwonej ramce. Jezuici, nauka i nauczanie, sztuka, kultura, duchowość. Pod ramką napis Serock, 6-8 lipca 2022 roku. Na ekranie prelegentka, doktor habilitowana Beata Topiej-Stępińska, profesor, Akademia Ignatianum w Krakowie. Tytuł prelekcji: Jezuita, nauczyciel i naukowiec w XIX i w pierwszej połowie XX wieku. Szkic do portretu zbiorowego. W 1814 roku, w momencie ogłoszenia bulli, zakon jezuitów liczył 600 członków, a ponad połowa zakonników pozostawała na terytorium Imperium Rosyjskiego. Jednak już w 1820 roku Towarzystwo Jezusowe zmuszone zostało do opuszczenia państwa carów. Wypędzeni z Rosji przybyli do Galicji. W granicach Cesarstwa Austriackiego pozostało jedynie 158 członków zakonu i dało początek prowincji galicyjskiej. Obecność jezuitów w Galicji należy podzielić na dwa okresy. Do rozproszenia w 1848 roku i od 1853 roku, kiedy to jezuici ponownie przybyli do Galicji. W tym pierwszym okresie jezuici prowadzili kilka placówek edukacyjnych. Dwa gimnazja, jedno studium filozofii i dwa konwikty. Natomiast w drugim okresie już tylko jedną placówkę. Konwikt w Tarnopolu, a następnie zakład naukowo-wychowawczy w Bąkowicach pod Chyrowem. Po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku poza zakładem naukowym w Chyrowie otwarli jezuici jeszcze szkołę powszechną i gimnazjum w Wilnie oraz w Gdyni, gimnazjum w Gdyni Orłowie. W tym miejscu chciałabym zaznaczyć, że moje rozważania dotyczą tylko tych jezuitów, którzy po wygnaniu z Rosji pozostali w Galicji oraz kolejnych pokoleń jezuitów, którzy tam przebywali i później byli w granicach II Rzeczypospolitej. Na ten moment nie zajmuję się ani tymi, którzy byli w Imperium Rosyjskim, ani tymi, którzy wyjechali dalej do Francji, Włoch, Stanów Zjednoczonych czy Anglii. Z uwagi na przyjęty tytuł wystąpienia, w kręgu moich zainteresowań pozostaną jedynie naukowcy i nauczyciele, reprezentujący oba te zawody ze wspomnianych wyżej placówek i szkół edukacyjnych. Stanisław Bednarski w zakończeniu publikacji znanej nam wszystkim Upadek i odrodzenie szkół jezuickich w Polsce stwierdza, że jezuitów pracujących w Polsce w latach 1570-1773 można sprowadzić, tu cytuję, do trzech zasadniczych typów. Pierwszy, najstarszy, to typ działacza o wszechstronnych zainteresowaniach. A drugi to typ, który nazwalibyśmy domatorsko-duszpasterskim. Trzeci typ jezuity z ostatniego okresu ich polskich dziejów to znowu typ nowoczesny. Odznacza się wyraźną dążnością do specjalizacji. Bednarski wyróżnił specjalistów uczonych oraz specjalistów wychowawców. I jak podkreśla, był to rys wcześniej prawie niespotykany. W XVIII-wiecznej Polsce ten ostatni z wymienionych typów jezuity był pewną nowością. W kolejnych dziesięcioleciach do tych dwóch wymienionych należy dołączyć również kolejnego specjalistę – nauczyciela. Pojawienie się tego ostatniego będzie związane z reformami Komisji Edukacji Narodowej i wyodrębnianiem się stanu nauczycielskiego, jak też ze zmianami społeczno-politycznymi w XIX-wiecznej Europie. W konsekwencji przemian będzie zmieniała się też szkoła, oczekiwania wobec niej, ale także wymagania wobec nauczycieli. Wraz z rozwojem i przeobrażeniami społeczeństw, rozwojem przemysłu, nowymi osiągnięciami w wielu dziedzinach, gospodarce wzrośnie znaczenie wykształcenia i ranga uniwersytetów, a także, co za tym idzie, naukowców.
Jezuici po przybyciu do Galicji musieli zmierzyć się z nowymi wyzwaniami i oczekiwaniami wobec nich. Zarówno ze strony władz, jak i społeczeństwa, ale musieli zadbać także o własną tożsamość zakonu. Nałożony na towarzystwo obowiązek prowadzenia szkół związany był także z koniecznością zatrudnienia odpowiedniej kadry pedagogicznej. Jezuici w szkołach pozostających w ich jurysdykcji zazwyczaj zatrudniali własnych nauczycieli, tych rekrutujących się spośród towarzystwa, wcześniej przygotowanych do pełnienia tych funkcji. W XVIII wieku służyły do tego seminaria nauczycielskie. Jest to już opracowane. Anna Królikowska przygotowała taką publikację dotyczącą kształcenia nauczycieli w seminariach. Nie mamy jeszcze takiej publikacji dotyczącej kształcenia jezuitów w wieku XIX, zatrudnianych później w szkołach. Władze zakonu dbały o odpowiednie przygotowanie przyszłych kadr. Oprócz studiów klerycy odbywali wspomniane tu już też praktyki pedagogiczne i to było praktykowane również w XIX wieku, a także w XX. Od XIX wieku jezuici zobligowani byli również do uzupełniania wymaganych prawem państwowym kwalifikacji nauczycielskich. Należy zaznaczyć, że już w Ratio Studiorum zapisano, że na profesorów należy wybierać takich, tu cytuję, którzy wydają się odpowiedniejsi, którzy są uczeni, dokładni, gorliwi i jak najbardziej sprzyjający studentom zarówno w wykładach, jak i we wszystkiego rodzaju ćwiczeniach literackich. Można pokusić się tu o takie twierdzenie, że tą zasadą starano się kierować również w XIX i początku XX wieku. Nie zawsze było to możliwe, jednak życiorysy wielu jezuitów, nauczycieli, naukowców zdają się to potwierdzać, przynajmniej tych, do których udało mi się dotrzeć. Moje badania dotyczą portretu zbiorowego, jak zostało to zapowiedziane w tytule. I te badania wpisuję w badania, w taki nurt badań biograficznych z racji nachylenia pedagogicznego i tego nurtu przyjęcia takiego nurtu metodologicznego. Mogą powstawać w wyniku takich badań biografie zbiorowe różnych środowisk edukacyjnych, bowiem biografia wyraża również zbiorowy wizerunek grupy, do której konkretna osoba należy. Mamy oczywiście wtedy do czynienia z taką biografią zbiorową. Andrzej Schwarz uważa, że istota portretu zbiorowego polega na odnalezieniu cech wspólnych lub różniących daną zbiorowość, a w razie możliwości ukazują badacze i poddają analizie te spośród nich, które są policzalne i dadzą się przedstawić przy zastosowaniu metod statystycznych. Najczęściej w takich badaniach bierze się pod uwagę takie dane jak wiek, pochodzenie społeczne i terytorialne, stan rodziny, narodowość, wyznanie, wykształcenie, wykonywany zawód, a czasem też zarobki i stan majątkowy. W konstruowaniu takiego portretu chodzi przede wszystkim o to, by wyodrębnić daną grupę na podstawie przynajmniej jednej cechy, a potem szuka się innych elementów grupowej diferentia specyfika. Zgodnie z tą propozycją z portretem zbiorowym mamy do czynienia, gdy ktoś bada i przedstawia na przykład grupy zawodowe, nauczycieli, artystów, oficerów, duchownych. A zatem przyjrzyjmy się kadrze pedagogicznej szkół w Tarnopolu, Nowym Sączu i w Bąkowicach pod Chyrowem. W Tarnopolu w latach 1820-1848 w gimnazjum pracowało łącznie 62 nauczycieli. Byli to zarówno księża, jak i klerycy jezuici. Ci ostatni w szkole zazwyczaj pracowali krótko. W Tarnopolu na ogólną liczbę 26 kleryków, aż 18 było zatrudnionych tylko przez jeden rok. 36 nauczycieli klasowych to księża jezuici, większość z nich z doświadczeniem zawodowym zdobytym w szkołach jezuickich w Imperium Rosyjskim. Natomiast nauczycielem w studium filozofii mogła zostać osoba posiadająca doktorat i mieć na swoim koncie pewne już publikacje. Zazwyczaj kandydaci zdawali egzamin konkursowy. W przypadku studium w Tarnopolu nauczycieli powoływał prowincjał w porozumieniu z kolegium profesorskim. Wybierano ich z grona najzdolniejszych i pracujących naukowo członków zakonu. W latach 1824-1848 w studium pracowało 34 profesorów. Szkoły jezuickie w Galicji z założenia były szkołami
i miały być takimi. Były szkołami niemieckimi. Wśród nauczycieli przeważali rodowici Niemcy albo nauczyciele o nazwiskach niemieckich, którzy to przy podziale prowincji później przenieśli się do prowincji austriackiej. Takich nauczycieli w tarnopolskim gimnazjum było aż 30. Nauczycieli Polaków było 19, 6 Czechów i 1 Francuz. W ciągu 10 lat funkcjonowania szkoły w Nowym Sączu, w latach 1838-1848, uczyło w niej aż 26 nauczycieli jezuitów. Zwykle byli to młodzi klerycy między 25 a 35 rokiem życia. Skład grona nauczycielskiego w gimnazjum był wielonarodowy. Byli w nim Austriacy, Czesi, Niemcy, Polacy. Wśród 26 nauczycieli jedynie 9 pochodziło z Galicji. Pozostali wywodzili się z różnych stron państwa austriackiego. W latach 90. XIX wieku w Zakładzie Naukowo-Wychowawczym w Chyrowie zatrudnionych było średnio około 30 nauczycieli. Natomiast już w XX wieku, w latach 1905-1912, ich liczba waha się między 33 do 38. W ciągu 53 lat działalności zakładu pracowało w nim 260 profesorów i nauczycieli zakonnych. I to są tylko zakonnicy. Łącznie było ich więcej, bo zatrudnieni byli również świeccy. Najwięcej profesorów chyrowskich podejmowało pracę w stosunkowo młodym wieku, 22-25 lat. Istotne jest zatem chociażby skrótowe przyjrzenie się kilku postaciom, sylwetkom jezuitów, którzy łączyli te dwa zawody, naukowca i nauczyciela. Z tak licznego grona prawie 500, czy ponad 500, bo to kwestia jeszcze uznania tego okresu drugiego tarnopolskiego, gdzie nie było szkoła, tylko sam konwikt szlachecki i oficjalnie zajęcia nie były prowadzone. Więc dodanie, ta funkcja rzeczywiście w katalogach jest mocno podzielona i wiemy, kto pełnił funkcję nauczyciela, kto był prefektem wychowawcą. Więc dodanie ewentualnie tej grupy zwiększa ogólną liczbę nauczycieli, naukowców. I tu wybrałam kilku. Pierwszym naukowcem i nauczycielem, którego sylwetkę chciałbym wam Państwu przybliżyć, był Jakub Kondrau. Urodził się w 1779 roku w Szwajcarii. Do zakonu wstąpił w 1805 roku w Dyneburgu. Zmarł w 1837 roku w Tarnopolu. W Połocku był nauczycielem matematyki, mechaniki, fizyki i botaniki. A od 1821 roku, czyli już w Galicji, uczył historii naturalnej w tarnopolskim studium filozofii. Do jego zasług należy zaliczyć doskonale wyposażony gabinet historii naturalnej. Tu wielokrotnie były wspomniane biblioteki, które były wyposażane szkoły. Natomiast w XIX wieku, myślę, że wcześniej także, troską jezuitów było to, były odpowiednie sale, odpowiednio przygotowane i wyposażone. I najlepszym oczywiście przykładem tego jest Chyrów, gdzie mamy tych gabinetów odpowiednich przygotowanych bardzo dużo, ale także Tarnopol z tego słynął. Był on też autorem podręczników wydanych jeszcze w Połocku do tych przedmiotów. Opublikował także teksty naukowe na łamach miesięcznika połockiego dotyczące takich zagadnień z fizyki, które stanowiły pewne nową w tamtym okresie. W Tarnopolu poza Jakubem Kondrau uczył także Piotr Hawryłowicz. Urodził się na Białorusi, doświadczenie nauczycielskie zdobywał również w Połocku. Był tam nauczycielem języka i literatury greckiej. Uczył także w klasach poetyki i retoryki. W 1818 roku opublikował na łamach miesięcznika połockiego artykuł o potrzebie nauczania tego języka dla tych osób, które są zainteresowane nauką. W Galicji uczył w gimnazjum w Tarnopolu i w Nowym Sączu. Jego wykłady pozostawiały niezatarte wspomnienie, szczególnie te wykłady dotyczące właśnie literatury greckiej. Uczniowie wspominali obu tych jezuitów, że wprowadzali ich w świat wiedzy zajmujący ich bardzo, właśnie jak piszą, zajmujący nas ogromnie i z zapałem. Widać było, że tym naukom się oddają. Jeden z uczniów pisał: nieraz żałuję, że nie mam skryptów prelekcji ojca Hawryłowicza.
Inną zasłużoną postacią dla jezuickiego szkolnictwa był Wincenty Buczyński, jeden z najwybitniejszych jezuickich filozofów XIX wieku. Opracował i wydał drukiem podręczniki filozofii. Później pełnił funkcję wizytatora i na tym polu też odnosił liczne zasługi. Uważa się, że do jego zasług należy zaliczyć to, że poziom szkół jezuickich zdecydowanie w tamtym okresie się podniósł. W pamięci uczniów pozostał także Fryderyk Kolinek, urodzony w 1815 roku w Tarnopolu, zatem należący już do tego pokolenia jezuitów wychowanych i urodzonych w Galicji. Uczył gramatyki w gimnazjum w Nowym Sączu i języka polskiego w Tarnopolu. Był profesorem towarzystwa, mógł zająć katedrę wyższą, jednak w konwikcie zajmował się klasą przygotowawczą. Z powagą i miłością pisze jeden ze współbraci, miłością iście ojcowską i matczyną chodził do koło swych dzieci, interesował się losem każdego, cieszył się jak dziecko z ich postępu i powszechnie sobie zjednał poważanie. I 5 minut. Grono pedagogiczne w Tarnopolu było bardzo zróżnicowane, jeśli chodzi o wiek, doświadczenie, staż pracy, pochodzenie społeczne, a także narodowość. I wspominałam tu już o tej mieszance, mozaice narodowej. Także w Tarnopolu tych jezuitów z wielu nacji. W zakładzie naukowym w Chyrowie taką wybitną postacią, najpierw w Tarnopolu, a potem w Chorowie w tym pierwszym okresie, taką wybitną postacią był Aleksander Gromadzki, wybitny nauczyciel przedmiotów matematycznych. I tu także uczniowie niezwykle wspominają tę postać. Wykłady ojca Gromadzkiego, wspomina Andrzej Roztworowski, miały rzadko spotykaną jasność i zwięzłość. Potrafił tak przystępnie wytłumaczyć najzawilsze prawa fizyki i chemii, że je rozumieliśmy, a rozumiejąc, nie było żadnej sztuki, aby je zapamiętać. Często praca jezuitów oddelegowanych do szkoły nie ograniczała się tylko do kształcenia i wychowania. Prowadzili badania, pisali artykuły. Miało to miejsce w przypadku wielu pokoleń jezuitów, tych pierwszych przybyłych do Galicji, ale również tych kolejnych. Warto tu przywołać postać Romualda Coppensa i Józefa Sasa. Pierwszy z nich był cenionym nauczycielem języka polskiego, a drugi historii. Coppens, urodzony w 1865 roku w Tarnowie, do zakonu wstąpił w 1843, zmarł w 1943 roku. W latach 1886-1889 studiował filozofię w Chyrowie i w Tarnopolu, a w 1889-93 literaturę polską oraz filologię klasyczną na Uniwersytecie Jagiellońskim. Od 1893 nauczyciel literatury polskiej i języka greckiego. W 1939 przeniósł się do Starej Wsi. Jak piszą o nim, doskonały pedagog, wychował i wykształcił w gimnazjum chyrowskim wielu wybitnych literatów, publicystów i historyków literatury. Współpracował z Przeglądem, również z Komisją Języka Polskiego PAU. Opublikował ponad 30 rozpraw na temat Piotra Skargi, Juliusza Słowackiego, Henryka Sienkiewicza. Natomiast Józef Sas był wybitnym historykiem, był opiekunem pracowni historycznej, autorem wielu rozpraw z dziedziny historii, zajmował się stosunkami polsko-tureckimi, tymi dotyczącymi Siedmiogrodu, ale także zakonu jezuitów. Publikował głównie na łamach Przeglądu Powszechnego oraz naszych wiadomości tego jezuickiego czasopisma. Znane są jego polemiki z Maciejem Loretem na temat legalności pobytu jezuitów na Białej Rusi. To tylko niektóre, może mniej znane niż wcześniej wymienione postacie, jednak istotne i ważne w historii zakonu. Wydaje się, że jest potrzeba takich badań, przeprowadzenia i ukazania tej zbiorowości, odnalezienia tej specyficznej cechy, która ich wyróżnia. To jest ponad 100 lat trwania tych jezuickich instytucji do czasu II wojny światowej, od 1820 do 1839. To jest ponad 10 tysięcy, nawet więcej powiedziałam, prawie 15 tysięcy
uczniów, którzy przez te instytucje czy placówki przewinęli się w tym okresie, są wśród nich wybitne postacie. I na pewno ci jezuici, nawet jeżeli nie osiągnęli, czy nie mają tak znanych nazwisk jak Piramowicz, czy Poczobut, czy Rogaliński, zasługują na to, by o nich pamiętać, bo byli wychowawcami, nauczycielami, pokazywali i zaszczepiali te pasje. I dowód znajdujemy we wspomnieniach, licznych wspomnieniach, szczególnie chyrowiaków. I tak jak najbardziej. No jest to coś, czym chyba się zajmę, mam nadzieję, bo ta konferencja jak gdyby no, dała impuls do tego, by to podjąć. Także bardzo dziękuję. Biała plansza. Po środku czerwony pasek. Na środku napis na białym tle w czerwonej ramce. www.iderepublika.pl